przestaje to być zabawne, jak podobna sytuacja przytrafia się tobie, co? Ale wracając do rzeczy, bo my przecież nie szukamy powodów, dlaczego Monika zaczęła z tobą być. Czy z powodu popularności, czy z powodu pięknego wnętrza. Dobrze. Ciężko stwierdzić. To ja może wytłumaczę pewną kwestię, bo tu dużo osób chyba nie do końca tego to rozumie. Dlaczego Monika zaczęła z tobą być? Czy z powodu... Dobra. Sytuacja między mną a Moniką była taka. Byłem początkującym YouTube, bo dużo osób zarzuca, że może ona jest ze mną dla pieniędzy, nie? Tutaj też trochę tak Konopski sugeruje. Monika zaczęła ze mną być. To był chyba październik albo 2011, albo 2012. Nie wiem dokładnie, ale to było ze mną być po filmie Super Toaleta. I żeby była jasność, ja wtedy miałem z 1000 subskrypcji i miałem z AdSense, zarabiałem 100 zł. Okej, jeśli to są takie pieniądze, że jakaś dziewczyna może polecieć, to poleciała na kasę w takim razie. Jeżeli to był taki fame, że gość biega przebrany za Super Toaletę po mieście, no to okej, poleciała na sławę, nie? Ja uważam, że wtedy więcej osób się ze mnie śmiało, niż mi kibicowało w tamtym czasie. A teraz sytuacja z Freezem. Freeze chciał być z Wersow za pierwszym razem. Miał tam chyba 40 000 subów. I uwaga, on w swoim odcinku nawet mówi, że nie odpisałaś mi, miałem wtedy tylko 40 000 subów i ona powiedziała, on albo ona, że jakiś random, nie? Czyli wtedy go całkowicie odrzuciła. A w momencie, gdy do niej napisał, gdy już miał 1 000 000 subów, no to już dała mu wtedy szansę, nie? Więc moje pytanie jest, dlaczego nawet nie dała szansy jednej randki wtedy, a później, gdy Freeze już był popularny, już dała? Niech każdy sobie to zinterpretuje jak chce, nie? Ja, podsumowując, ja nie uważam, że Monika była ze mną dla pieniędzy, bo ona zarabia bardzo dobrze sama. Ja jej nic nie kupuję, bo ona sobie sama już potrafi kupić co tylko chce. Co więcej, to ona robi zakupy do domu. Można powiedzieć, że bardziej to ja ją wykorzystuję finansowo niż ona mnie, szczerze powiedziawszy. Więc jeżeli chcecie mówić, czy kto jest z kim na kasę, to ja z Moniką jestem dla pieniędzy.